zgłosi. To było nadzieje. Prawdę dziś głoszę i chodzę zwycięskiem. I życie mam piękne, bo wiem, że kim jestem. I idę po więcej, bo taki mój cel jest. Powiedziałem to, stawiłem temu czoła. Choć prognoza tego świata, co do mnie była chora. Przepowiadali koszmar, że życie mam skończone. I poszli za diabłem, ja pozostałem z ojcem. Jakże mały procent, gdy szukający Boga. A wielkie drzwi adresu, otwarte cała doba. Za życia piękne słowa, uśmiechy, miłosierdzia. A wszystko gówno warte, bez Jezusa w serca. Gówno warty schemat religijnego szamba. Wrażany od dzieciaka, fałszywy obraz Pana. Fałszywe przekonania, fałszywa filozofia. Wszystko po to, byś nie poza osobiście ojca. To demoniczny kontrakt, diabeł i religia. Pod pozorem dobra, zastawiane sidła. Znana mi taktyka, wilka w skórze owcze. Jako prosta polityka, by cię posłać na manowce. Prawdę mu zgłosi, to było mi zbawienie. Prawdę dziś proszę i chodzę w zwycięstwie. I życie mam piękne, bo wiem, że kim jestem. I idę po więcej, bo taki mój cel jest. Prawdę mu zgłosi, to było mi zbawienie. Prawdę dziś proszę i chodzę w zwycięstwie. I życie mam piękne, bo wiem, że kim jestem. I idę po więcej, bo taki mój cel jest. Odwagi, mieszkasz w Babilonie. Ten się to podoba, ten się nie podoba. Mieszkasz w Babilonie. Był pewien kolo i wielkie miał marzenia. Lecz był tylko tym, co urodziła ziemia. Nie znał on nieba, bo świat go wychowywał. Świat i ohydna, przeklęta religia. Zarzucone sidła, już na samym starcie. I życie na krawędzi, gdzie przestępczy kartel. Tak na dzień dobry, w demonicznej walce. I pierwsze toksyczne relacje ze światem. Kolorowy diabeł i malusi Jezusi. To nasz kraj pełny krasie, co tu dużo mówić. Pokrzywione mózgi, na życzenie własne. Posłuchaj mego głosu, bo to ja jestem światłem. Jestem naprawdę, bo żyje we mnie Chrystus. Poruszam się w prawdzie i tu bez kompromisu. To droga ku życiu, która ma na imię Jezus. To jedyna opcja ku realnemu szczęściu. Moc ku zwycięstwu otrzymałem z nieba. Pokonując byt, który się nazywa bieda. Dziś mam to, co trzeba, bo tata mi powiedział. Bym szukał królestwa, a przyjdzie cała reszta. Prawdę mu zgłosi, to było mnie pewnienie. I prawdę dziś głoszę i... Witam serdecznie. Kochani, nazywam się Jakub Górski. Jestem tutaj mieszkańcem Pruszkowa i chcę wam dzisiaj powiedzieć, że Jezus jest jedyną drogą. Jezus żyje, Jezus zmartwychwstał i dzisiaj wyciąga do ciebie rękę przez dzieło, które dokonał 2000 lat temu na krzyżu. Jezus zapłacił za nasze grzechy. Przybił do krzyża wszystkie nasze grzechy, wszystkie choroby, wziął na siebie, stał się jedną wielką raną, abyśmy my mogli być dzisiaj uzdrowieni Jego ranami, abyśmy dzisiaj mogli tutaj na ziemi żyć zwycięskim życiem z Jezusem. Każdy człowiek może narodzić się dzisiaj na nowo, bo Jezus za to zapłacił. Dzisiaj tylko Jezus jest w stanie oczyścić ciebie i odkupić ciebie. Nie ma innej drogi. Jezus jest jedyną drogą do zbawienia, do ratunku. Już dzisiaj tutaj na ziemi możesz zawołać do Jezusa i żyć świętym życiem. Zacząć na nowo żyć. Zrezygnować ze swojej drogi, która wydaje ci się słuszna, a w konsekwencji zaprowadzi ciebie do śmierci. Tam, gdzie jest wieczna śmierć. Tylko w Jezusie Chrystusie jest życie wieczne. Poza Jezusem nie ma życia wiecznego. Każdy człowiek ma szansę dzisiaj narodzić się na nowo. Ma szansę odwrócić się od swojej grzesznej drogi, od swoich złych, martwych uczynków, które nic nie znaczą przed Bogiem. Nawet jeżeli robisz dobrze, spełniasz dobre uczynki, to też to nic nie jest warte przed Bogiem, jeśli nie narodziłeś się na nowo. Każdy człowiek musi narodzić się na nowo z Bożego Ducha. I możesz to dzisiaj zrobić, możesz tego doświadczyć, bo Jezus Chrystus zapłacił za to. To nie są jakieś brednie, kochani. Nie jesteśmy ludźmi religijnymi, nie jesteśmy w jakimś systemie. Jesteśmy ludźmi wolnymi, którzy narodzili się na nowo i przyjęli tą prawdę, o której wam dzisiaj tutaj świadczymy, że Jezus zmartwychwstał w ciele trzeciego dnia, stał z martwych przez wiarę, że Jezus umarł na krzyżu jako człowiek, reprezentując wszystkich ludzi tutaj na ziemi. Jako jeden, jedyny człowiek wypełnił całe prawo. Był człowiekiem bez skazy. I dał się przybić na krzyżu dla naszego zbawienia.
aby Jego święta krew mogła oczyścić nas z wszelkiego grzechu i odkupić nas, bo każdy człowiek zgrzeszył. Nie ma ani jednego człowieka sprawiedliwego, nie ma ani jednego człowieka na tym świecie i nie było, który by żył według standardów Bożych. Tym człowiekiem był tylko Jezus Chrystus. Dlatego dzisiaj Jego krew, Jego ciało, w ogóle Jego ofiara jest w stanie Ciebie zbawić. Bo każdy człowiek zgrzeszył. Grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. Przyszła na wszystkich ludzi i potępienie. Ale w Jezusie, dla tych, którzy są w Chrystusie, którzy narodzili się na nowo w Jezusie, nie ma żadnego potępienia. Już nie musisz, jeżeli narodzisz się na nowo, nie musisz żyć w potępieniu. Nie musisz mieć poczucia, żyć w poczuciu winy, w żalu, bo to nieustannie prowadzi Ciebie do śmierci. Ja dzisiaj wiem, że jestem człowiekiem, któremu przebaczono. I dzisiaj przynoszę Tobie nadzieję, że Bóg Tobie przebaczył i nie musisz się obwiniać. Wszystko, co złego w życiu popełniłeś, Jezus wziął na siebie. On poniósł karę zamiast mnie i zamiast Ciebie. Jeżeli uwierzysz w to, nie będziesz osądzony. Ponieważ Jezus wziął Twoją karę należną Tobie i mi. A więc przyjmij dzisiaj to, co do Ciebie tutaj mówimy. Bo to jest prawda. Jezus żyje. Jezus zmartwychwstał. On chce zamieszkać w Tobie przez Ducha Świętego. Amen.